Cześć, z tej strony Mateusz, zapraszam na UKS Talent, rozgościę się tutaj na tej kanapie. Dobra, żartowałem. Dzisiaj zajmiemy się tematem krzywych pleców w martwym ciągu. Jak zmniejszyć krzywość pleców, szczególnie góry pleców w martwym ciągu? Dlaczego nie mówię, dlaczego w ogóle zniwelować krzywe plecy? Ponieważ krzywe plecy praktycznie z reguły przydarzą się każdemu, kto dźwiga dosyć duży ciężar w martwym ciągu, szczególnie jeśli to będzie gdzieś powyżej 90% jego maksa, ze względu na to, że jest to po prostu biomechanicznie prostsza pozycja. Co mam na myśli? Odsunę się trochę, żebyście to widzieli. Standardowo nasze biodra są oddalone od naszej sztangi. Jeśli trzymamy sztangę tutaj, od bioder jest powiedzmy pół metra, czyli innymi słowy praca, którą muszą wykonać biodra, ogólnie dwójki kurczowo-goleniowe, tyłek, jest dosyć duża. Dlatego krzywiąc całkowicie plecy, przybliżamy biodra do sztangi, dzięki temu możemy zmniejszyć zakres ruchu, bla bla bla, jest bardzo dużo rzeczy na ten temat. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś nieco bardziej prozaicznym, czyli dlaczego bardzo duże ilości osób krzywią się same łopatki, po prostu puszczają łopatki, nie są idealnie zrotowane. Wiem, że każdy ekspert od super poprawnej techniki będzie mówił, że to jest niedopuszczalne, ale okazuje się, że tak naprawdę na każdych zawodach trójbojowych co najmniej połowa osób ma niestety przy maksach te plecy zgarbione. I oczywiście można powiedzieć, że to nie jest idealne, że oni tam poświęcają swoje zdrowie, co jest całkowicie racją. Dlatego dzisiaj w paru prostych krokach zobaczymy, jak wprowadzić do naszego treningu prostą górę pleców. Zacznijmy od samego początku. Większość osób początkujących ma w tej pozycji, w pozycji startowej, krzywą górę pleców. Niekoniecznie dlatego, że ma jakieś konkretne słabości, ale dlatego, że po pierwsze nie jest wystarczająco spięta do tego ruchu, po drugie być może ma za małą mobilność w biodrach dwugłowych, i po trzecie, jest to ruch dla nich niezbyt naturalny. Dlatego co ja polecam zrobić, jeśli masz problem już na samym dole z prostymi plecami, jest to martwy ciąg rumuński. Także łapiemy jak do zwykłego martwego ciągu, staramy się sunąć sztangą po udach i biodra dawać maksymalnie do tyłu, jakbyśmy chcieli dotknąć ścianę za nami. Tym sposobem, po pierwsze, rozciągasz dwójki, nie? Proste. Znaczy kolana nie są idealnie proste, ale są lekko zgięte. Rozciągamy tym samym z ciężarem dwójki. I po drugie, jeśli pogłębimy, ustawimy się w dobrej pozycji startowej. Czyli teoretycznie powinniśmy do tego przywykać. Ale dajmy na to, że nasza pozycja startowa jest dobra. Tylko że w martwym ciągu wykonujemy coś takiego. Jesteśmy więcej na tej wysokości. Zobaczcie, biodra są dosyć daleko. I robimy coś takiego. Tak jakby nagarniamy sztangę na siebie. Robi to sporo osób, z których są później leki na portalach typu na Mistrzowie Techniki Sportów Siłowych i nagarniają tak. Jak widzicie, w tej pozycji jest to pozycja bardziej na biodra, bardziej na tylną taśmę. Jeśli nagarniają tak, automatycznie lądują do pozycji mniej więcej przysiadu. W tym wypadku można powiedzieć, że jest to albo dół pleców, albo dół, ogólnie cała tylna taśma jest tutaj problemem. I z reguły wtedy jest krzywy też dół pleców. Ale co jest o wiele częstsze i o czym dzisiaj chciałem dłużej powiedzieć, są problemy z siłą góry pleców. Jeśli nigdy nie robiłeś frontów, jeśli nie lubisz robić frontów, nie masz mobilności, często nie masz mobilności w odcinku piersiowym, często się pochylasz, nie jesteś w stanie w ogóle złapać, to jeśli nie robisz tych frontów, to często góra pleców jest osłabiona. Jeśli nie lubisz po prostu robić pleców, nie oszukujmy się, w planach zarówno trójbojowych, jak i dwubojowych, często ta góra pleców, ogólnie najszersza i tak dalej, są trochę zaniedbane, no to również jest problem. Problem z łopatkami, które puszczają. Niezależnie jakby kręgosłup nie był prosty, niezależnie jakbyśmy nie mieli siły w prostownikach, nasze łopatki po prostu rozluźnią się, bo nie są wystarczająco silne. Jak to naprawić? Pierwszym, zasadniczo najprostszym ćwiczeniem jest wiosłowanie w opadzie. Wiosłowanie w opadzie robione dobrze. Wiosłowanie niczym się nie różni od martwego. Mamy rumuński ciąg. Jeszcze raz, suniemy po udach, biodra w tył. Zatrzymujemy się gdzieś mniej więcej w tej pozycji różnie. Dajmy na to na wysokości kolana. Kulturystycznie możemy wiosłować tu. Możemy wiosłować powiedzmy do brzucha czy do mostka. Tym sposobem wzmacniamy kaptury. Okej, fajnie, ale nam nie do końca o to chodzi w martwym. Przy martwym bardziej starajmy się wzmocnić najszersze oraz izometryczną pracę pleców. Jeśli widzicie, w martwym ciągu jesteśmy w tej pozycji. W wiosłowaniu również jesteśmy w tej pozycji.
Nie staramy się być w wiosłowaniu jak najbardziej prosto, chociaż bardzo łatwo jest robić wiosłowanie stojąc tak i machając sobie 150 kg. Trudniejszą rzeczą jest się pochylić. Być może nie będziemy czuć tak idealnie najślepszych, ale będziemy pracować nad izometrycznym spięciem łopatek i oczywiście najszerszych. Jest to o wiele lepsza wariacja, szczególnie jeśli złapiemy nachwytem, tak jak nachwytem łapiemy martwiczok. Oczywiście nie robimy wiosłowania przechwytem, bo to by była paranoja. Drugim wspaniałym ćwiczeniem, moim ulubionym zresztą, jest martwiczok pauzowany lub z wolnym opuszczaniem. Mamy bardzo wiele wariacji. Najprostszą wariacją jest podniesienie i zrobienie pauzy pod kolanem. Dlaczego jest to takie istotne, żeby to było pod kolanem? Bo robienie pauzy tutaj można oszukać, można znowu sobie wyczekać. Zobaczcie, nie pracuje kompletnie. Ale robiąc pauzę pod kolanem, bardzo mocno wzmacniamy właśnie nasze łopatki, które mogą bardzo prosto puścić po prostu, a nie o co nam chodzi. Trudniejszą wariacją jest zrobienie pauzy przy podnoszeniu. Nie przy opuszczaniu, ale przy podnoszeniu. Wykonujemy wtedy o wiele bardziej ciężką pracę. Jest to o wiele trudniejsze, bo od razu mamy taką tendencję, żeby podnieść, zatrzymać tylko na chwilę, pochylić jeszcze się w dół i wystartować. Nie o to chodzi. Podnosimy, trzymamy i nie opuszczamy już w dół, tylko trzymamy i od razu w górę, nie? Tym sposobem również pracujemy nad izometrycznym spięciem całych pleców w najtrudniejszej pozycji. Kolejnym fajnym ćwiczeniem będzie zwyczajne, najprostsze ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki oraz nieco lepsze podciąganie. Ćwiczenie bardzo proste, każdy je zna, ale często w planach trójbojowych się ich po prostu unika, bo nie jest to ćwiczenie specyficzne do trójboju aż tak. Przy różnego rodzaju wiosłowaniach i tak dalej mamy bardzo dużą pracę, elewację łopatki, przy martwym ciągu często na górze też niektórzy dodają. Przy ćwiczeniach typu jakieś tam ciągi dynamiczne również mamy bardzo dużo elewacji łopatki. Natomiast w idealnej sytuacji, żeby poprawić nasze zdrowie barków, fajnie by było ćwiczyć też retrakcję. Także no, każdy wie, jak wygląda podciąganie, tak? Najważniejszą naszą pozycją do wzmacniania łopatek jest sam koniec ruchu. To, co w tej chwili wykonuję, jest to tak zwane scapular pull-up. Pracujemy tutaj nad łopatkami oraz nad mięsiem zębatym łopatki, który mamy tutaj, który bardzo mocno pracuje przy pompkach na jednej ręce. Pamiętacie, jak robiłem challenge? Bardzo mocno były zaangażowane. Challenge. W każdym razie w pociąganiu nigdy nie robimy jakichś tam półruchów. Zawsze opuszczamy do końca. Rozluźniamy łopatki. Depresja i retrakcja. Fajnie, te łopatki nam pracują. Jeśli chodzi o izolację, to na pewno to nie jest wszystko. Jest bardzo dużo ćwiczeń izolacyjnych. Natomiast tym ćwiczeniem, które chciałem szczególnie polecić na problemy też z wystającymi łopatkami, nawet jakąś tam kifozą, nawet po prostu gardłem, który często nam się pojawia od wyciskania, jest ćwiczenie Y albo Trap Raise. Najlepiej, jeśli wykonujemy je na skosie. Ja niestety jestem zbyt wielkim lamusem, więc używam tylko dla demonstracji kilogramowych talerzy. Ja też takich używam. Tak, Natalia też takich używa. Pamiętajmy, żeby nie wykonywać tego ćwiczenia z uniesienia łopatki. Nie wykonujemy też na krzywych plecach. Zawsze starajmy się na początku zrobić retrakcję i depresję i dopiero później skierujemy talerze do góry. Możemy je skierować bardziej na boki, bardziej w tą stronę, z mniejszą lub większą spinacją. To zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji, tego jak czujemy. I chciałem tutaj powiedzieć sekundę o poprzednim filmie Sakera, dotyczącym niepełnego zakresu ruchu. Tutaj jak widzicie, tu nie wykonuję praktycznie żadnej pracy, a tu jest bardzo ciężko. Tutaj warto wykorzystać właśnie niepełny zakres. Można wykonywać albo stały zakres, albo wykonywać stały zakres i kilka pogłębień, na przykład 3 pogłębienia, stały zakres, pogłębienia, albo pracować tylko i wyłącznie w tym górnym zakresie. Pozwólcie, że zacznę i zademonstruję. Oczywiście pracując w niepełnym zakresie, powtórzeń musi być co najmniej kilkanaście razy więcej. I tutaj przede wszystkim nie bierzemy astronomicznie dużego ciężaru. I w tych wszystkich ćwiczeniach, które opisałem, zdecydowanie ważniejsze są albo proste plecy przy ciągach i wiosłowaniu, albo pełne opuszczanie w podciąganiu, albo pełny zakres tutaj. Nie ciężar. Także to by było tyle na dzisiaj. Jeśli się podobało, łapa w górę. Daj, stajesz! Bitch, that
shit, better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions, I'm talking mad visions. This, that, shit, better get lit when I give you that fire. Light up with